40-lecie zespołu Lombard to kawał historii. Dziś zapraszamy Was na rozmowę Rzekę z jej liderem Grzegorzem Stróżniakiem oraz wokalistką zespołu Martą Cugier. Grzegorz Stróżniak, założyciel zespołu Lombard, w którym do dziś pełni funkcję lidera, kompozytora, wokalisty, muzyka grającego na pianinie, keyboardach, syntezatorach, hamondzie i innych instrumentach klawiszowych. Wyśpiewał i skomponował hymn pokoleń, legendarną piosenkę Przeżyj to sam, do tekstu Andrzeja Sobczaka. Zagrał ponad 3000 koncertów w Polsce i na świecie. Pracowałem ciężko, jak mówi, na własny sukces. Nigdy nie wyrzekałem się swoich ideałów i szedłem raz w górę, raz w dół, jednak wytyczoną własną drogą. Wiedziałem, że tylko sam dojdę tam, gdzie będę chciał. Marta Cugier, od 21 lat wokalistka zespołu Lombard, urodziła się w Poznaniu 12 lutego 1978 roku w zodiaku wodnika. Nie lubi utartych schematów i ustalonych reguł. Zamiast tkwić w tym, co sprawdzone, wybiega myślą w przyszłość. Jest tolerancyjna i niewiele rzeczy jest w stanie ją zdziwić. Najbliżsi Marty mówią, że ma w sobie iskrę Bożą, kocha ludzi, troszczy się o nich i pochyla nad ich krzywdą. W 1999 roku została wokalistką zespołu Lombard. Kochana przez rodzinę, wspierana zawsze przez przyjaciół i fanów. Marta Cugier w 1999 roku pokochała Lombard i wszystkie plusy i minusy śpiewania w nim. Jacy są Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak? Dowiecie się tego w trzecim odcinku Sztuki Autonomii. Zapraszamy. Cześć Martu, cześć Grzegorzu. Dzień dobry. Witajcie serdecznie. Cieszę się ogromnie, że udało Wam się dotrzeć do Międzychodu, do naszego Domu Kultury, że jesteście tutaj na tych kanapach. Muszę powiedzieć na początek, że od razu, jak się zdzwoniłyśmy, to poczułam od Ciebie, Marta, takie ogromne ciepło i otwartość, i tak jakbyśmy się znały od wielu, wielu lat. No to chyba taka Twoja cecha charakteru też. Bardzo mi miło, że tak mówisz, ze wzajemnością, tak? No dobrze się tu czujemy, mieszkamy tu od 10 lat z Grzegorzem. Bardzo czujemy się związani i z ludźmi tutaj, i z miejscami. Jesteśmy zachwyceni tymi terenami. Życie tutaj jest od zawsze. Nawet już wcześniej. Zanim zdecydowaliśmy się przeprowadzić się z Poznania naszego rodzinnego tutaj na te tereny, to po prostu byliśmy zachwyceni, przyjeżdżając tutaj na koncerty. Byliśmy dokładnie chyba na Dniach Międzychodu, 2 lata przed naszym wprowadzeniem się, i przejeżdżaliśmy przez nasze Lewice, obok których mieszkamy, i podobało nam się zawsze te lasy, ten kościółek świętego Mikołaja na górce, ten wyjazd, potem ta cała droga, te pola, te łąki, te pagórki przede wszystkim, bo my uważamy, że my się przeprowadziliśmy do malutkiej Szwajcarii. Miłość do świata, do ludzi zaprowadziła Was tutaj, i właśnie chciałam zadać to pytanie troszeczkę później. Już je wyprzedziłaś, ale bardzo dobrze, ale zadam je jeszcze raz. Grzegorzu, niedawno obchodziłeś swoje 18 urodziny. Tak, bardzo niedawno temu. Bardzo wyjątkowe, dokładnie 30 kwietnia. I w związku z tym chciałam Tobie życzyć od całej naszej ekipy załogi Cekowskiej nadal tej wspaniałej muzycznej wrażliwości, tej wrażliwości do świata, do ludzi, tego, abyś się nie zmieniał, aby otaczały Cię kochające, bliskie osoby i zdrowia, przede wszystkim zdrowia. To taki symbol tego. 100 lat, 100 lat, niech żyje, ale żyje fajnie, nam. Dziękuję, dziękuję bardzo. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Pomyślę sobie życzenie. A możemy zrobić kryptoreklamę? Jasne. Czy to jest z naszej ulubionej cukierni z Międzychodu, której są trzy? Oczywiście. Tak? Yeah. Tak. To jest po prostu niesamowite, akurat ulubione moje ciacho. Cieszę się. No dobra, dziękuję bardzo za życzenia. To od całego zespołu. Najważniejsze to te, żeby właśnie... A ja myślałam, że od całego jeszcze Międzychodu. Od całego Międzychodu, dokładnie tak. I od wszystkich fanów. Dziękuję za życzenia związane z Weną, bo ona jest, te życzenia są najistotniejsze. Myślę, że wrażliwości
nie stracę, bo akurat miejsce, w którym mieszkam i okolice, w której przebywamy, no są twórcze. I ludzie, z którymi się spotykamy. To tutaj z jednej strony się wyciszyliśmy, a z drugiej strony uwrażliwiliśmy. To jest fajne, cudowne. I zazdroszczę wam tego miejsca. I daje nam to, daje nam przede wszystkim komfort do pracy. My przez wiele, wiele lat pracowaliśmy w różnych miejscach, w których, no, począwszy od wynajmowania pomieszczeń, poprzez dojazd do tych miejsc, w których pracowaliśmy, w korkach, między dziesiątkami, setkami samochodów, nigdy nam to nie odpowiadało. I w momencie, kiedy znaleźliśmy to miejsce, jak my mówimy, na ziemi, no, uświadomiliśmy sobie, co w życiu jest najważniejsze. Uświadomiliśmy sobie i zaraz potem Marta o tym napisała tekst, że co jest najważniejsze. Marto, to dobra, mogę już dmuchnąć? Oczywiście. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Niech się spełni. Niech się spełni. To może dziękuję bardzo. Zadam takie pytanie. Co jest dla Was w życiu najważniejsze, Marto Grzegorzu, teraz, na ten moment? Pandemia pokazała, że najważniejsi są ludzie w naszym życiu. Są to nasze rodziny, nasi bliscy, nasi przyjaciele, nasi znajomi, ale też publiczność, która przychodzi na nasze koncerty, bo graliśmy parę koncertów takich zamkniętych online, bez publiczności i stwierdziliśmy, że to po prostu granie do ściany jest bardzo smutne. To jest inne przeżycie, doświadczenie. Tak, jest to po prostu tak przykre dla artysty, bo publiczność nie zdaje sobie sprawy, jak wielką rolę, że tak powiem, odgrywa podczas koncertów. Po prostu to jest ta energia, która do nas z publiczności, że tak powiem, płynie, a my tą energię wyzwalamy na scenie. To jest też tak, że to miejsce nasze, gdzie sobie znaleźliśmy, budowaliśmy bardzo długo i marzyliśmy o tym, że będziemy robić wielkie spotkania. Robiliśmy już je wcześniej, zwożąc z Poznania całe nasze rodziny i wszyscy są zakochani w tych terenach. I tutaj znowu to jest ta energia rodziny, przyjemnego spędzania czasu w gronie najbliższych, na rozmowach, śpiewaniach piosenek. Ja robię też takie spotkania przebierańców z moją rodziną, że robię sobie takie tematyczne od wielu lat u nas w domu imprezy, że trzeba się przebrać po japońsku, mamy wtedy sushi, że trzeba się przebrać po meksykańsku. Tego mi wszystkiego brakuje i niesamowite jest to, że zaśpiewaliśmy sobie w lutym zeszłego roku piosenkę za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. I kurde, myśmy sobie to wyśpiewali. Myślę, bo był, że nie wieczór, tylko my. Bo był wieczór polski, bo robiłam wieczór polski, było polskie jedzenie, polskie piosenki ludowe, polskie przyśpiewki ludowe i sobie siedzieliśmy przy długim stole, bo specjalnie z Grzesiem zaprojektowaliśmy sobie tak dom, że mamy po prostu gigantyczny, ogromny stół, przy którym mieści się 24 osoby, a mamy rodzinę dużo większe, proszę nam wierzyć. I po prostu uświadomiliśmy sobie, że to po prostu było, w sumie sobie wyśpiewaliśmy i w zasadzie drugi rok z rzędu się nie widzimy, a czas płynie. I za dwa lata już nie będziemy tacy sami, za dwa lata już może kogoś zabraknąć. Już nie jesteśmy tacy sami. Już nie jesteśmy tacy sami, dokładnie. I to jest w tej pandemii właśnie uświadomiliśmy sobie to wszystko i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że oczywiście scena jest pięknym życiem, muzyka jest wspaniała, to wszystko jest dla nas bardzo ważne, tworzenie. Ale to jest praca, summa summarum to jest praca, ale rodziny, bliskości, tęsknoty za bliskimi po prostu nie jest w stanie wypełnić nic. Grzegorzu? Ja tylko mógłbym się podpisać w pełnej rozciągłości pod tym, co powiedziała Marta. Kontakt. Jesteśmy przyzwyczajeni od zawsze do tego, że z ludźmi przebywamy. W zasadzie nasze życie związane jest bezpośrednio z kontaktem z ludźmi. My przez wiele lat koncertując w Polsce, koncertując, powiem, na świecie, bo muszę tak powiedzieć, bo i w Ameryce, i w Niemczech, w Hiszpanii byliśmy naprawdę w wielu miejscach, mieliśmy to szczęście. Tam wszędzie nawiązują się przyjaźnie, znajomości, kontakty.
które powodują, stymulują następne spotkania, następne koncerty. I teraz nam tego bardzo brakuje. Ci ludzie, wiemy już o tym, bo no, w mediach... Ale nam nawet brakuje kontaktu i takiego spotkania spontanicznego z naszymi sąsiadami z no, Lewic. Chociażby. Bo my tak dwa razy, trzy razy do roku... Cudowni mieszkańcy. Tak, robiliśmy sobie takie spotkania balangi w różnych domach, bo mamy taką grupę tam naprawdę zaprzyjaźnionych, kochanych ludzi. I po prostu też nam tego brakuje, no bo widzimy się tam w sklepie, cześć, cześć, ale to się robi, nie rzucamy się na siebie. To tak jak widzimy się z naszymi znajomymi z zagranicy, oczywiście przez ekrany monitorów komputerowych i to tylko i wyłącznie, prawda? I każdy z nich wyraża się w ten sposób, że już czas, no już powinniście przyjechać, ale każdy też wie, że nie ma okoliczności do tego, żeby to się wydarzyło. Jest to przerażające, bo to na razie nic jeszcze się, że tak powiem, takiego nie dzieje, co by otwierało. Żeby ten świat wrócił do tego, co było. Do tego, co było na czerwcu. Wszyscy mówią, że już nie będzie tak jak wcześniej, nie? I to jest takie smutne. Powiem wam, że odsłuchałam sobie trzy razy, naprawdę, odsłuchałam sobie trzy razy wasz zeszłoroczny koncert w Radiu Poznań, gdzie zaprosiliście Radio Poznań do was do domu, do Lewic. Popłakałam sobie nawet. Cudowne teksty, wspaniała muzyka. Chciałabym ten koncert tutaj u nas. Te piosenki pod skórą mam i że życie nie zawsze kończy się happy endem. Oj, ale mi łezki płynęły, powiem. Nawet sobie tutaj zacytowałam, szukamy takich miejsc, w których cisza gra. Wy macie to miejsce, w którym cisza gra. Nie wszystko kończy się happy endem, ten moment, kurtyna idzie w górę, uśmiech na twarzy, spektakl musi trwać. Pomyślałam sobie, jak ja to dobrze znam. Cudowne słowa i wspaniały koncert. Ja się bardzo wzruszyłam. Jak go wspominacie? No właśnie w podobny sposób, bo dobraliśmy repertuar tak, żeby nie było to no, jakieś ironiczne, nie prawda? Euforii, no, nie można, euforii nie było, ale były przeżycia. My na tym, my bazujemy cały czas na odczuciach, na przeżyciach, bo my jesteśmy wrażliwymi osobami i naszą twórczością tą wrażliwość oddajemy. Ale to widać, że te oddajemy, teksty są przemyślane. Że one zostają i tak naprawdę jesteście dobrymi obserwatorami rzeczywistości też. No, myślę, to nie jest że, tak. Myślę, że tak, bo... Dobrze, że tak to odbierasz, to jest bardzo miłe. No, te teksty powstają bardzo często ze spotkań z ludźmi, ale też rozmawiamy bardzo dużo. My jesteśmy takim duetem. Widać to właśnie, emanuje to od was. Non-stop opowiadamy sobie, dyskutujemy, mamy swoje przemyślenia, musimy je wywalić, każdy, burza po prostu dyskusji, czasem się pokłócimy, czasem po prostu to wszystko, ta energia, że tak powiem, cały czas między nami jest. I te teksty są takim wynikiem rozmów głównie, nas we dwoje. Potem Grzegorz idzie do studia, bo mamy od roku pracownię oddzielnie od domu. Oddzieloną od domu, bo wcześniej mieszkaliśmy w pracowni, a dom cały czas się remontował. I on już potem sobie tam siedzi w komputerach, klawiszach obstawione. W swoim świecie. W swoim świecie, dokładnie. I tak właśnie powstała po roku pandemii piosenka świąteczna. Nasza. Wspólnie z Keystor? Wspólnie z Keystor, wspólnie z mieszkańcem Międzychodu, Robertem dawnym, mieszkańcem Międzychodu. Dawnym, z Tarnowa teraz. Robertem Sadowskim. Tak. Ale piosenka powstała u nas w domu i też jest jakby obrazem tego miejsca, bo my jesteśmy, tak powtórzę też raz, zakochani w tym miejscu tutaj, gdzie mieszkamy i okolicą właśnie. Ale znaleźliście to miejsce przyjeżdżając tutaj na koncert parę lat temu. W nocy biały puch pokrył małe miasto szczęściem, bo my po prostu mamy to szczęście w sobie i chcemy się tym szczęściem dzielić z innymi. Bo jeżeli kocha się ludzi i ma się miłość do ludzi w sobie, to wraca. Ja, wiesz co, tak czuję. Czuję bardzo,
Śpiewanie z zespołem Lombard, czyli w ogóle ta przygoda moja z zespołem Lombard jest dość trudna. Wiesz, no zawsze drugiemu jest gorzej. Więc w momencie, kiedy zaczęłam śpiewać z tym zespołem Lombard, no wiesz, no spotykały mnie różne rzeczy, i przyjemne, i nieprzyjemne. Ale myślę, że jeżeli ludziom się daje dobro, to to dobro wraca, a ja naprawdę się staram bardzo... I prawdę. Staram się bardzo dzielić z ludźmi dobrem. No jestem, mam charakter, jestem rockową wokalistką, jakby na to nie patrzeć, więc też mam dużo energii w sobie. Nie da się was włożyć w ramy. Mam dużo energii w sobie i ta energia też czasami musi się wyzwolić. Oczywiście. Tak? Ale generalnie kocham ludzi bardzo i wiem, że czasami uśmiech, którym się dzielisz z innymi, po prostu potrafi naprawdę zdziałać cuda. To prawda. Grzegorzu, 40-lecie Lombardu, kawał czasu, kilkanaście płyt w różnej narracji, powstających w różnych odstępach czasu, ale to bardzo dobrze, że nieraz na płytę czeka się kilka lat, bo trzeba dojrzeć, znaleźć odpowiedni kontekst i słowa, żeby coś dać ludziom. Zespół powstał w 1981, a chcę ciebie spytać o taką pierwszą myśl, impuls, kiedy pomyślałeś, ok, będzie Lombard. Że tak powiem, od zawsze grałem w zespołach, prawda? I w szkole podstawowej, w szkole średniej i po szkole średniej zawsze był zespół, w którym grało się na różnych imprezach okolicznościowych i różne to były nazwy wtedy tych wydarzeń. Natomiast impuls, ja podczas szkółki, studia sztuki estradowej, to taka było takie studium działające przy Estradzie Poznańskiej. Jako chórek wokalny wtedy w roku chyba 80 usłyszałem w Opolu Buenos Aires, dzikie Buenos Aires zespołu Manam. I to był taki okres, w którym funkcjonowałem w zespole wokalnym, ale zawsze z tyłu głowy gdzieś miałem tą chęć funkcjonowania w zespole, w którym będę grał na instrumencie, w którym będą po prostu, będzie to zespół muzyków i tak sobie to wyobrażałem. I ten impuls był właśnie po obejrzeniu tego występu zespołu Manam. Skierowałem się do ówczesnego kierownika Andrzeja Sobczaka, który notabene jest autorem tekstu Przeżyj to sam. Zapytałem go i poprosiłem go o taką rzecz, żeby sprawdził to, bo oczywiście mieliśmy Estradę Poznańską, która musiała decydować o tym. No i to były pierwsze ruchy, w których urzędnicy uruchomili procedurę powstawania zespołu Lombard. No, dostaliśmy z przedziału menadżera, dostaliśmy miejsce na próby, pierwszy skład, trochę przypadkowy, który natychmiast się zmienił, potem był drugi, trzeci, czwarty, aż chyba... 27, moglibyśmy złożyć, teraz byśmy mogli złożyć potem, orkiestrę muzyków. Potem już to... Grzegorz chyba wyjątkowo nie lubi perkusistów. Najwięcej. Nie, że lubię. A ja kiedyś słyszałam, że w ogóle jest bardzo ciężko zdobyć dobrego perkusistę, to prawda jest? Myślę, że jest ciężko zdobywać każdego muzyka dobrego. Bo okazuje się, że ten muzyk też z czasem pokazuje się, otwiera się i wtedy dopiero wiemy, czy ten nabytek czy to jest dobry, czy nie. To czy się będzie pokazuje. Się miło pracowało, bo przecież musimy spędzić ze sobą czas w busie, poza sceną, na scenie, prawda? Musi być miło, a to się potem okazuje różnie, a okazuje się czasem po latach dopiero, że ktoś udawał. Ludzie, uczymy się tak naprawdę całe życie. Tak. No to jest życie właśnie. Przecież... Chcemy zaufać, jesteśmy ufni, o może tak. Ja mam przynajmniej taką cechę i nie chcę się zmieniać, ale często się rozczarowujemy, prawda? Ja też się nie chcę zmieniać. Wszyscy mi zawsze mówią, a ty tamto, po co to robiłaś, po co tamto robiłaś, a ja nie umiem być inna.
Ja nie umiem być inna i tych muzyków ja już paru nastu czy paru dziesięciu nawet przerobiłam w tym Lombardzie i no taka specyfika, nie chcę być innym człowiekiem. W zespole styka się wiele, już tak powiem, punktów, które mogą być zapalne, prawda? Bo i życie prywatne, i życie zawodowe, i ambicje. Wszystko to wpływa na to, czy ktoś, czy my w grupie będziemy mogli współpracować, czy to będą jakieś punkty zapalne, które spowodują w końcu jakiś rozłam. No i tak sama to... dobrze wiesz, bo jesteś dyrektorem. To jest tak, trzeba przełożyć to na działalność zespołu. I liderowanie, właśnie mam takie pytanie. Tak, musisz po prostu tak. decydować. Tak, ja właśnie gratuluję Tobie, Grzegorz, bo być przez tak wiele lat liderem, liderem zespołu, no to jest nie lada zadanie. Ja chcę Ciebie spytać, Twoim zdaniem, jakie cechy powinien mieć dobry lider? Ja chyba nie jestem dobrym liderem. Że nie? Ja nie mam dobrych cech. Ja nie mam dobrych cech, jeśli chodzi o liderowanie. Lider, myślę, że powinien mieć przede wszystkim bardzo sprecyzowane zdanie o tym, o całości, która mu podlega, prawda? Ale jest tyle aspektów, że niektóre traktuje się łagodniej i czeka się na przykład na pewne reakcje, za kontrreakcje, a to nie jest dobre. Czasami musiałem się radzić kolegów, przyjaciół z czasem, którzy mi podpowiadali, jak reagować w sytuacjach, w których ja na przykład od dłuższego czasu nie mogłem sobie poradzić z pewnym na przykład przykładem muzyka, który działał, że tak powiem, nie w grupie, prawda? Ja się nie zgadzam. I wtedy, nie zgadzasz się? Nie. I wtedy się pięknie dowiedziałem. Się nie zgadzasz. I to od człowieka biznesu dowiedziałem się, że należy odczepiać wagony, które są na hamulcu. To się asertywność nazywa. Tak. Ja je nie posiadam. A ja myślę, że masz jeszcze jedną ważną cechę. A może Marta się ze mną zgodzi. Determinacja. Determinacja, nie, to jest oczywiście. Zupełnie ja jeszcze chciałam, przepraszam, chciałam powiedzieć, bo ale ja się z tobą zgodzę, Grzesia, bo Grzesia trzeba oddzielić. To jest tak, kwestie, jeśli chodzi rzeczywiście o te kwestie, o których Grzegorz wspomina, rzeczywiście o tych wagonach, że trzeba odczepić, że trzeba, to się wszystko zgadza. Z tą częścią się zgadzam. Jeśli natomiast chodzi o kwestie muzyczne, a to jest najważniejsze tak naprawdę w zespole, bo te wszystkie rzeczy, o których Grzegorz mówi, tak naprawdę powinien załatwiać za niego menadżer, jeśli on tego nie potrafi, tak? Lider nie musi znać się na wszystkim. Tak, ale jeśli chodzi o kwestie muzyczne, to Grzegorz jest po prostu, dokładnie wie, jaką drogą ma iść, jak ma muzyka jego wyglądać, jak ma być zaaranżowana, kto ma co grać. Oczywiście można mu proponować, ale on decyduje, jak ten instrument ma być poprowadzony, każdy instrument. W studio, jak wchodzę do studio śpiewać piosenki, to po prostu lecą pioruny, iskry i po prostu wszystkie możliwe ognie, bo po prostu Grzegorz ma dokładną wizję wokalu i myślę, że tak, ja współpracuję z Grzegorzem 22 lat, ale myślę, że to się nie zmieniło, to jest niemożliwe. Ludzie się z czasem nie zmieniają, tylko trochę się, powiedzmy, trochę mogą, że tak powiem, się ukształtować, ale nie zmieniają się. On dokładnie wie, czego chce. Muzycznie po prostu od perkusji po bas, gitary, klawisze, wokale, Grzegorz dokładnie, chórki, wszystko musi mieć pełną kontrolę. Jak mu coś nie pasuje, to tak długo wierci dziurę w brzuchu, że dany muzyk, dany... Mówi, no dobra. No dobra, no dobra, tak jest lepiej. Ale i okazuje się, tak, że jest lepiej. No nie, tak bym nie generalnie... Ale nie, nie. Jest tak, Grzesiu, ale... Ja lubię propozycje, bo lubię z nich wybierać. Jeżeli są fajne propozycje... Muzyk kreatywny, no, nie? To wtedy jeżeli jest są super. Fajne propozycje, no to oczywiście Grzegorz przyznaje rację, to nie o to chodzi, ale to jest... My się śmiejemy, że to jest nasz muzyczny Kato.
Ale wie, czego chce, wie, czego chce i to jest najważniejsze. Lider musi wiedzieć, czego chce, bo lider wyznacza kierunek. Tak, no bo przestawia mi wszystko w tekście, tak jak Markowi Dudkiewiczowi wszystko przestawił w Szklanej Pogodzie, bo przestawia wszystko w tekście i mówi, proszę. No ale Marek Dudkiewicz czasem mi podziękował za to. Ja ci też dziękuję, ale to z czasem, a w danym momencie z tym nie powiem brzydkiego słowa, bo... A zgodzicie się ze mną, kochani, że ważną cechą lidera też jest charyzma, bo jak jest ta charyzma, to wtedy ludzie idą za nim, cokolwiek by się nie działo. Bo wiadomo, że są tarcia i zgadza się całkowicie, że pewne wagony trzeba odczepiać, bo skoro lider ma wizję, to chce tą wizję kształtować i chce ją kształtować z zespołem, który go będzie wspierał. To charyzma, jest bardzo determinacja, upór. Wrażliwość? To można podpisać pod 40, prawda? Bo 40 naprawdę to już są osiągi. Jak robiliśmy 20-lecie, już był to osiąg, ale 40. Znaczy tak, jak się pierwsze utwory wydaje, jest ten rzut, jest ten strzał, jest ta nadzieja, że wszystko pójdzie dobrze. Raz idzie, to zależy od szczęścia, raz idzie bardzo dobrze, innym razem mniej. Naprawdę to zależy od szczęścia. Nie wszystko, co jest... Da się zaplanować, zaprojektować. Tak, da się zaplanować, ale nie wszystko jest dobre, nie wszystko od razu. A też to, co dobre, niekoniecznie musi być na pierwszych miejscach list przeboju i tak dalej, bo to są uwarunkowania. I tutaj jest najważniejsza jest konsekwencja. Ten upór i pod tą 40 naprawdę najważniejsze jest pod tymi cechami najważniejsza jest ta 40, bo 40 lat na rynku muzycznym być, to nie jest łatwe. Proszę wierzyć, że... To się przeżyło wszystko, upadki, wzloty. Ja już 22 lata z zespołem Lombard przeżyłam wszystko. Chciałam spytać, jak wy się spotkaliście, jak wy się natknęliście na siebie, jak to się wydarzyło, że Marta zaczęła śpiewać? W zespole. Ja w ogóle śpiewam, znaczy ja w ogóle... Śpiewać od zawsze? Nie, tańczyłam od zawsze. Tańczyłaś? Tańczyłam od zawsze, znaczy oczywiście w wieku 6 lat zwolniłam, ja tak lubię na drugą zawsze, zwolniłam wokalistkę w kościele moim w Poznaniu, która miała lat 9, a ja miałam 6 i poszłam do księdza, bo ona ciągle wychodziła w niedzielę w tym kościele na dziecięcej mszy i ciągle wychodziła i śpiewała taką ładną piosenkę Sercem kocham Jezusa. Ja sobie mówię, tak sobie pomyślałam, jak byłam dzieckiem, no nie myślałam sobie, kurczę, ale pomyślałam sobie, czemu ona ciągle śpiewa? No przecież ja bym chciała śpiewać. Cały czas myślę, że takie coś musiało mi przyświetlać, ale nikt nie miałby odwagi tego powiedzieć. Przyszedł ksiądz po kolędzie do nas do domu, a ja wypaliłam. Moja mama mówi, że myślała, że ze wstydu spali. Że czemu ta stara Agnieszka musi śpiewać? Przecież mogłam śpiewać ja. A propos... Potrafiłaś już wtedy zawalczyć o swoje. Dziewięcioletnia stara Agnieszka i 6-letnia Marta. A ksiądz Henryk mówi tak, no Marta, no to na następną mszę będzie śpiewała ty. No i na następną mszę rzeczywiście śpiewam. W związku z tym, że miałam od dziecka, zachrypnięty na maksa głos, to jak wyszłam i śpiewałam to sercem, kocham Jezusa, no to Kościół po prostu leżał ze śmiechu. Bo taka chrypa, sama chrypa, ten organista, sama chrypa, po prostu wszyscy leżeli. No ale to było tak, przynajmniej tak mi opowiadają, że to było tak radosne, że po prostu no, co niedzielę wychodziłam i śpiewałam to sercem, kocham Jezusa. Potem oczywiście, jak każdy młody człowiek, przeszłam etapy pielgrzymek. Oczywiście tak długo chodziłam na te pielgrzymki, aż nie dopadłam mikrofonu i nie śpiewałam przez tą tubę. Bo to o to chodziło głównie. Przez tą tubę. Nie szłam i nie śpiewałam przez tą tubę, więc tak długo chodziłam na te pielgrzymki, aż w końcu ten mikrofon był mój. Gratuluję. No i no jestem cierpliwa. Potem bardzo długo tańczyłam w Małej Wielkopolsce, dlatego kocham muzykę ludową. Generalnie po prostu polski folklor uważam za genialny. Bardzo ubolewam nad tym, że inne gatunki muzyczne wyparły jakby polski folk. Bo jest to przepiękna muzyka, to naprawdę jak są... Czasem są takie ludowe zespoły, które zachwycają i łączą też muzykę popową. Dagadana?
Też, ale też jest, przecież daleko nie trzeba szukać. Golet, Zakopauer, tak. To są góralskie zespoły łączące właśnie folk z muzyką. W profesjonalny sposób. Super, bo to są też wykształceni muzycy, ale też nasz zespół Kotkowiacy po sąsiedzku. Przyjeżdżają do nas na festyny. Z Bąszynia, prawda? No to jest, ja ich uwielbiam. To jest taki folklor, który po prostu kocham, bo uwielbiam te piosenki. U mnie w domu śpiewały się też kolędy, więc całą rodziną się spotykaliśmy w jednym pokoju i cała rodzina bez żadnego pianisty, bo nikt z nas nie grał, bez żadnego akompaniamentu, po prostu na całe gardło, czy fałszowali, czy nie fałszowali, wszyscy śpiewali i tak co roku było nas coraz więcej, więc ta muzyka była w moim domu. No i w końcu, jak dostałam się do liceum, to zaczęłam śpiewać w zespole muzycznym szkolnym. No i w tym zespole muzycznym szkolnym śpiewałam przez 4 lata, podczas jednego z koncertów na pożegnanie z moją szkołą, którą uwielbiałam w ogóle, bo tam właśnie, tam wszystko się zaczęło. Produkowałaś. I teraz uwaga, zaśpiewałam, żeby się dostać do szkolnego zespołu, uwaga, przeżyj to sam. Naprawdę. Mając 16 lat, ma siostra mówi, zaśpiewaj, przeżyj to sam, to jest hymn naszej szkoły, taki nieoficjalny. Ja mówię, dobra, to zaśpiewam. No, hymn pokolenia. Bez porozumienia ze mną. No bez porozumienia, bez zaiksu. Coś czuwało już wtedy gdzieś. No i wiesz, w związku z tym, że ja się, jak to moi koledzy się spotykają ze mną, mówią, Marta, to się nic nie zmienia. Oczywiście szczerze się zmieniam, bo fizyczność moja też się zmienia, ale chodzi o charakter. Ty się nic nie zmieniasz. I lubię ludzi, gadam z nimi. Więc każdy chciał mi pomóc, bo widział, że po prostu mam zacięcie do tej sceny, ta scena mnie kocha, ja wychodzę, lubię, ja się nie wstydzę, wiesz, ja wychodzę na scenę bez świateł, ze światłami, na ulicy, bez mikrofonu, ja mogę... Ja mogę w każdy, no, po prostu kocham to, no. Nie, dla mnie nie ma czegoś takiego jak obciach, bo czasami tak, nie, bo to jest creepy albo coś tam, nie ma czegoś takiego, ja tam jadę, nie? Jeden z realizatorów dźwięku mojego pożegnalnego koncertu z moim liceum, dokładnie koncert odbywał się w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, nagrał ten koncert, oczywiście nic mi o tym nie mówiąc. Bo nie powiedział mi, Marta, nagrywam cię, twoja kaseta powędruje teraz do Grzegorza Stróżniaka. Ale nagrał mnie, wiedział, że Grzegorz... A to moi serdeczni koledzy, bo u nich mikrofony kupowałam do śpiewania. A mój kontakt polegał na tym z nimi, że też chodził ja do sklepu. Chodziłem też do tego sklepu ze sprzętem i pytałem się tych ludzi, tych okazało się kolegów Marty, czy poszukiwałem... Kolegów to była przepaść, żeby wiekowo, no ja tak, miałem dobra. 16 lat, a oni mieli ale 40. Ale zapytałem o wokalistki, o jakieś rozeznanie i po prostu dostałem kasetę. Z nagraniem to byli koncertem. Koledzy mojego pana od fizyki, a właśnie, który prowadził zespół. No tak. I tak to się zaczęło. No i tak to się ja zaczęło. Ja usłyszałem Marty głos z tą chrypą. W repertuarze. Już nawet nie pamiętam jakim, ale... A ja pamiętam. I zadzwoniłem do Fidu Marty. Dmek. Wcale taka chętna nie była do współpracy. Lombard. No to zobaczę. Teraz nie mam czasu. Nie no, w związku z tym, że śpiewałam w różnych zespołach, to jest śmieszne, bo ludzie mi nie wierzą. I Grzegorz jest jedyną osobą, która mi wierzy, bo że tak powiem, przeżyliśmy to razem. Ale w związku z tym, że jak byłam w podstawówce, ja żyłam w takim wielopokoleniowym domu. My nie mieliśmy czasu, żeby w ogóle oglądać telewizor. W ogóle, ja nie wiem, ty jesteś młodą osobą, może nie wiem, czy 40 lat minęło, jak jeden dzień. O. No to pamiętasz, że tak telewizor nie był telewizor takim bożkiem, że cały pamiętam jeszcze czarno-biały mieliśmy. No właśnie, no nie był bożkiem, że się siedziało non-stop. On po prostu był takim... Halo, no nie siedziało się, bo były dwa programy. Ale szałasy musiałam w lesie budować. No właśnie, a ja... zajęta. No to byłaś harcerzem? Też. No, a ja z kolei miałam też inne zajęcia, bo ja tańczyłam, więc generalnie tańczyłam, wiesz, ogród mieliśmy, wiesz, generalnie było tyle innych fajnych zajęć, żeby ten telewizor w ogóle do niczego nam nie był potrzebny. Muzyki się za wiele nie słuchało, bo też musisz pamiętać, że nie było w ogóle dostępu do tej muzyki. No bo co było? Radio, no a propos muzyka, tak, radio trzy programy, ale też trzeba było to radio gdzieś słuchać, no to też nie słuchałam.
I jakby to był czas, kiedy powstawał Lombard i święcił triumfy na tych Opolach, Sopotach i tak dalej. Ja jestem dzieckiem wtedy. Jestem dzieckiem, no. Tak. No, jestem dzieckiem, no nie interesuje mnie to w ogóle. I potem jak z kolei mam lat... Z kim ja pracuję? Potem jak mam 16 lat, to Lombard zawiesza swoją działalność na parę lat i ja wtedy akurat zaczynam trochę świadomie, bardziej świadomie słuchać muzyki, no, ale ten Lombard nie funkcjonuje, tak? Oprócz tego Przeżyj to sam, które mi każe, ale on nie funkcjonuje jakby w mediach bardzo, a ja też nie mam czasu, żeby słuchać też znowu radia, ani oglądać telewizję, bo śpiewam piosenki, koncertuję, uczę się coverów, no więc uczę się tych coverów, słucham tych coverów, które mi ktoś tam podsuwa. No, nie jesteś w stanie. I w momencie tak naprawdę, to jest śmieszne, ale w momencie, kiedy Grzegorz Stróżniak do ciebie z Lombardu zadzwoni, powiedział mi mój kolega, a jak taki czubek, powiedziałam, no dobra, no Grzegorz Stróżniak mnie dzwoni, no. Jakby, no nie do końca, będąc w pełni świadomo, choć osoby mi nie wierzą, w co ja się pakuję. Ale mówisz to bardzo przekonująco, ja tobie wierzę. Nie, no bo tak było, naprawdę. No, dlatego nie ma innej opcji. No, to tak było i to jest niesamowite. Może dlatego było łatwiej też wejść tobie w ten świat, bo weszłaś taka... No, a potem zaraz no, zostałam... Łatwo tak, ale nie było łatwo. Ale potem sprowadzona zostałam zaraz do Martego. Ale ja pamiętam nasze pierwsze rozmowy z Martą, jak już mówi, no dobra, okej, tak niezdecydowana, ja mówię, wiesz, ale możesz sobie nie zdawać sprawy z tego, co cię tutaj czeka w tym Lombardzie, bo nie będzie łatwo. Zdając sobie sprawę z sytuacji, z której właśnie była wokalistka zostawiła zespół w zasadzie z kontraktami i z dnia na dzień odeszła z zespołu, Marta w 2 tygodnie mówię, musisz nauczyć się w 2 tygodnie repertuaru i jedziemy na pierwszy koncert. A pierwszy koncert odbył się na stadionie. No właśnie. I postawiliśmy Martę na scenie. Jak zaczęła po prostu pulsować. Jakby jakbym soku z gumy jagód się napiła dosłownie. Bo mamy to nagrane. Ale oczarowała całą straż ogniową ochotniczą. Ale to dlatego, że miałam przezroczystą bluzkę. To tak, ja myślałem, że... To nie o walory wokalne chodziło. Nie, chodziło o walory wokalne, bo ogarnęłaś cały koncert. To był pierwszy koncert, na którym odpaliła po prostu Marta, a była kontaktowa, żywiołowa, naturalna, co jej pozwalało nawiązać szybko kontakt, rozmawia z publicznością, tak. Reaguje. To jest ważne. Siła charakteru, to co to jest ważne. Na początku. Jeżeli człowiek na scenie jest nieprawdziwy, zachowawczy, nieszczery, prędzej czy później nie ma co na niej szukać, nie? Taka to od razu wychodzi. Dlatego powiedziałam na początku, że czuję się w tobie tą otwartość od razu, bo skracasz dystans. No to niektórych boli, prawda, bo skracanie dystansu to jest to, co czasami ja sobie zarzucam. Ja owijam w bawełnę, mówię długo, myślę czasami co innego, robię co innego, to nie ma kompletnie sensu. To jest cecha, której nie lubię u siebie, bo prawda? Najważniejsza jest prawda. Prawda, no tak, ja ci już zawsze mówię, najgorsza prawda wiem, ale, jest lepsza niż wszystko opakowane nie w najpiękniejszy papier. Zgadzam się z jedną rzeczą. Ja mam ten problem, ale nie że... Ale nieprawda, która krzywdzi no kogoś. Właśnie to nie taka prawda. Że, chciałem to powiedzieć, bywają sytuacje, w których w moim odczuciu nie można prawdy powiedzieć. Dlatego no, owijam ale... w bawełnę, hello. Bo biorę wiele aspektów pod uwagę, albo to, albo tamto, on jest taki, a przecież dlatego jest taki, bo ma taką sytuację. Ale ja mówię taką prawdę prawdziwą dopiero wtedy, jak ktoś sobie na to zasłuży, ale takich rzeczy, wiesz, co by mogło... Ale to nie jest łatwe, mogło nie? Dlatego, nie jest. Wiem, mogłoby kogoś zranić tak na co dzień, to w życiu nigdy bym nikomu prawdą nie powiedziała jest, nic. Prawda nie? Jest taka, że... A czasem z głupoty to też, bo prawda jest taka, że można by myślę, wywalić, że wszyscy, którzy się tym, co my robimy, czym się zajmujemy, wiedzą o tym, że artysta, jeśli mogę tak powiedzieć o sobie, powinien być egocentrykiem. No, i wtedy mu jest świat. Łatwiej, prawda? Egocentryzm pozwala mu wtedy być
pewnym siebie, robić, nie zważając na innych. Czasami to się mówi, no nie mogę powiedzieć po trupach, nie, tak się nie mówi, ale robi za wszelką cenę. Ale są ludzie, co potrafią. Wtedy to działa, prawda? Jeżeli ma się wątpliwości, to nie działa do końca. Ale no, trzeba być człowiekiem. Ale to widać w waszej twórczości i w tym, co robicie. Ja chcę jeszcze wrócić, to chyba mam takie ostatnie pytanie, gdzie cofam się do przeszłości. Grzegorzu, lata 80. to hymn pokolenia, no bo nie sposób o to spytać. Przeżyj to sam. Słowa napisał świętej pamięci Andrzej Sobczak, ty skomponowałeś muzykę. Takie sobie ułożyłam pytanie, przeżyj to sam. Jaki to był czas, jaki był wtedy świat? Przeżyj to sam, przeżyłeś to sam. Wszystko to sam przeżyłeś, ale też z ludźmi, którzy byli wokół. Jak wspominasz tamten czas? No, utwór Przeżyj to sam, myślę, że to taki najważniejszy, nie ukrywam, utwór w mojej twórczości. Niesamowite jest to, że napisałem go jako 15-16-latek. Niesamowite. Napisałem wtedy własny tekst do tego utworu, który był takim moim credo życiowym. Tak sobie wymarzyłem, że będę właśnie muzyką się zajmował i w tym tekście moim amatorskim było, że tylko sam dojdziesz tam. Takie zbitki, wiadomo, infantylne, ale one, wiem, że mi wtedy już ukierunkowywały, co chcę robić i jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało, ale niewątpliwie najważniejsze, co się wydarzyło, jeśli chodzi o utwór Przeżyj to sam, to tekst, który napisał Andrzej Sobczak. To on, patrząc z okna swojego domu w tych latach 80., po prostu skomentował to, co się wtedy działo, prawda? I on to skomentował i ujął tak celnie i niewiarygodnie, że wszyscy, którzy śpiewamy ten utwór, po prostu rozumiemy, co się wtedy działo. I ten tekst ma takie emocje, że przetrwał tyle lat i śpiewa go któreś z rzędu pokolenie, jest rozpoznawalny. I interpretuje po swojemu. I interpretuje po swojemu, bo każdy swój kawałek życia podkłada pod ten uniwersalne tekst. Są uniwersalne tam słowa. I piękne. I no, rzeczywiście trzeba być szczęściarzem. Ja należę do takich, że udało się po prostu taki utwór tak ponadczasowy mieć. Ja dziękuję w imieniu wszystkich za ten utwór. On tak naprawdę w 82, jak został zagrany w Radiowej Trójce, to cenzura po 2 dniach bodajże go zdjęła? Tak, tam opisywano tą sytuację, że... No Andrzej to opowiada. To właśnie Andrzej Sobczak to mówił, że po pierwsze zakazano emisji tego utworu, po drugie podobno zniszczono nawet nośniki, na których on był, czyli taśmy. No to już naprawdę, musiał naprawdę denerwować. Ale co jest ważne, co należy powiedzieć i myślę, że powinniśmy to powiedzieć, Andrzej Sobczak był niezwykłym człowiekiem, wspaniałym tekściarzem i obserwatorem w ogóle życia, bo on pisał piękne teksty o miłości, piękne teksty o tym, co go bolało, piękne kabaretowe wystąpienia, w ogóle był bajarzem, on potrafił opowiadać w sposób o historii, o życiu, o swoich przeżyciach w sposób tak niezwykły. Wykształcony, mądry człowiek, obserwator, wrażliwiec. Tak. Komentator, wszystko. Tak, był naszym wielkim przyjacielem. Wielki tekściarz, autor tekstów, skromny, właśnie taki powinien być. I właśnie skromny. Skromność. I jak on to powiedział, że pięknie jest być takim bezimiennym człowiekiem, który napisał tekst do piosenki, która przetrwała tyle lat i pewnie jeszcze długo będzie trwała w pamięci ludzi. Niestety już go nie ma, piosenkę Przeżyj to sam nadal śpiewamy. Dzięki tej piosence żyje w naszych sercach i pamięci. Dokładnie. I to jest piękne. O, może taka pauza właśnie się przyda. Uczczenie tą chwilą ciszy pamięci o znakomitym tekściarzu, przyjacielu, artyście.
Słuchajcie, grywacie koncerty w wielu miejscach, wspominałeś Grzegorz dzisiaj za granicą, to pewnie była Litwa, Białoruś, Nowy Jork, Royal Albert Hall w Londynie. Jak ty to przeżyłaś w ogóle w tej ogromnej, kiedyś chciała w ogóle bym tam być, zazdroszczę wam, że tam byliście, cudowne. To jest niesamowite, że organizatorami tego koncertu była Stara Polonia, ta taka z tradycjami powojennymi, tak można powiedzieć. Organizatorami tego koncertu byli po prostu niezwykli ludzie, którzy tam mieszkają i żyją, ale też są cenieni przez i rodzinę królewską, i władze Wielkiej Brytanii. To są pokolenia bohaterów po II wojnie światowej, którzy nie zaakceptowali przemian w Polsce po wojnie i wszystkich podpisanych porozumień powojennych i po prostu nie zaakceptowali komunistycznego rządu narzuconego z Rosji. Niezwykli, wspaniali ludzie. Ta sala, tej sali nie da się wynająć. To jest sala, którą wynajmuje się tylko w uzasadnionych momentach dla uczczenia uzasadnionych rocznic. Trzeba przedstawić wszystkie, że tak powiem, aspekty danego wydarzenia. To było wyjątkowe wydarzenie. Planowane od wielu lat. To był koncert 100 lat Polsko. I oczywiście finałem tego koncertu był utwór Przeżyj to sam. Myślę, że niezwykle zagrany przez zespół, ale też przyjęty przez tą publiczność, widok niesamowity. Sala była full, ja pełna. Śpiewałam Mury tuż, działam na zdjęcia. Tuż przed Grzegorzem śpiewałam Mury Jacka Kaczmarskiego. To naprawdę były ciary i no, to są momenty, dla których warto żyć. To są takie dwie piosenki, symbole, bo i Mury Jacka Kaczmarskiego. Tak się złożyło, że akurat na Lombard zaśpiewał dwie takie piosenki, symbole lat 80. To były Mury Jacka Kaczmarskiego i właśnie Przeżyj to sam, ale ja mogę o murach, ale widziałam, co się działo, bo byłam za kurtyną i widziałam, co się działo na Przeżyj to sam. To po prostu odlot. Białoruś. No Białoruś, no niestety to jest coś strasznego. Jesteśmy bardzo zmartwieni. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Angelika Borys dostała kolejne 5 miesięcy aresztu. Naprawdę? Tak. Jest naszą serdeczną, można powiedzieć, przyjaciółką, która na każdym naszym jubileuszu do tej pory była gościem specjalnym. Razem z Ines Todryk, pisalnik, i z Andrzejem, pisalnikiem, dziennikarzami niezależnymi, tygodnika z nadmiennym. Próbują zastraszyć Polaków? Już to zrobili. A Ines i Andrzej z synem musieli wyjechać z Białorusi. W tej chwili mieszkają w Warszawie i w zasadzie zostawili wszystko w jedną noc. Powiedzieli, że jeżeli zostaną, to ich syn zostanie sam. Ich syna zostawiono po aresztowaniu samego w domu. Niepełnoletniego, więc nie wiedzą, wyprowadzając rodziców w kajdankach z domu pod absurdalnymi. To jest reżim, my już tego nie rozumiemy, my już nie potrafimy nawet wyobrazić sobie Ja czasami jak słyszę, że w Polsce jest Białoruś, tak, bo ludzie czasami takie rzeczy gadają, to ja sobie mówię, Boże, co ty bredzisz, człowieku? Wybierz się na wycieczkę. My mówimy, kurde, no ci wszyscy, co tak mówią, mówię, powinni po prostu być zapakowani do tego autobusu, wyjść, pojechać na tą Białoruś, powiedzieć jedno słowo niezgodne po prostu z myślą tego reżimu i odczuć na własnej skórze tak naprawdę, tak jak odczuwają to nasi koledzy. To jest wręcz, ja myślę, że to jest wręcz jakby napluć w twarz tym ludziom, którzy tam walczą, bo oni naprawdę tam ryzykują życiem, zdrowiem. Życiem najbliższych, pomijając aspekty ekonomiczne, prawda, które też tam funkcjonują. Tam wszystko. Tam się zwalnia ludzi, zastrasza. To jest tak, jak reżim działa, prawda? W tej chwili zastrasza się Polaków na Białorusi. Bardzo. To już jest nękanie, to jest Angelika Borys. To nie jest tak, że ona dzisiaj została aresztowana i siedzi najdłużej w swojej historii działalności na Białorusi w więzieniu. Ale przez całe życie, jak pamiętam, opowiada, to
ma podrzucane symbole śmierci do domu, takie ludowe, różnego rodzaju po prostu odbywa się wokół niej po prostu różnego rodzaju taka atmosfera, że jest ona złym człowiekiem. Zastraszania. Że jest... Podkopywania jej skrzydeł. Że nawet jak ona pomaga, bo ona bardzo pomaga ludziom tam na miejscu, a tak naprawdę nie działa jako opozycja demokratyczna Białorusi, bo przecież Związek Polaków na Białorusi to są ludzie, którzy dbają o kulturę Polaków, rdzennych Polaków, którzy tam mieszkają. To jest tak, jakbyśmy my rdzennym, że tak powiem, Niemcom, którzy mieszkają na ziemiach Polski, choćby w Opolszczyźnie, można tak powiedzieć, po prostu nękali ich z powodu ich... Korzeni, ich pielęgnowania tradycji, ich pielęgnowania zwyczajów, kultury z kraju, z którym jakby, pomimo mieszkania gdzieś indziej, z kraju, z którym się utożsamiają. I to ludzie, którzy na przykład tak jak Angelika w imieniu tych Polaków zabiega o środki, o pomoc, o książki, o jakieś ekwiwalenty, o wszystko, przywozi to i dba o to, żeby to minimum jakieś tam właśnie na tym Białorusi, tym Polakom zabezpieczyć, ona jest z kolei teraz wrogiem. Ona jest po prostu zemstą. Ona jest po prostu przykładową zemstą za zaangażowanie. To jest, ja uważam, że to jest to, co nam związuje ręce, jako w ogóle rząd... To jest taka pokazówka, tak, użyję takiego słowa. Jakby naszemu rządowi związuje w pewnym sensie ręce obecność Polaków na Białorusi, bo my musimy zawsze z tyłu głowy mieć jako państwo to, że tam mieszkają Polacy i że to oni będą represjonowani. Za nasze zaangażowanie jako narodu polskiego w sprawy Białorusi będą represjonowani z tego powodu. I mnie się wydaje, że to jakby sprawia ostrożność przez te wiele lat, ostrożność w postępowaniu z Białorusią w naszej polityce zagranicznej. Myślę, że póki nie zmieni się tam włodarz, no tak łatwo to, nie tak, to tak będzie. Chcę wam powiedzieć, że 2 lata temu nasz chór Lutnia, który w zeszłym roku obchodził 100-lecie swojej działalności, ale nie mogliśmy uczcić tego wydarzenia, bo była pandemia. W tym roku chcemy pamiątkową tutaj właśnie tablicę na budynku Domu Kultury odsłonić. 2 lata temu był na Białorusi i wspominali, opowiadając ze łzami w oczach, jak śpiewali w malutkim kościółku, gdzie przyszło naprawdę mnóstwo Polaków i były takie wzruszenia, takie szlochy, jak zaczęli śpiewać właśnie polskie piosenki, że wspominają to do dziś. No my graliśmy przemyceni, bo oczywiście w związku z tym, że nagraliśmy utwór Roads to Freedom, w którym występuje pan Łukaszenka jako postać, że tak powiem, negatywna, no to oczywiście jak doszło do tego, że mieliśmy zagrać na Białorusi, no to nagle wizy na ostatnią chwilę dostaliśmy. Potem się okazało, że wszystkie sale koncertowe są zajęte tego dnia. Nie ma sprzętu nagłośnieniowego też. I nasz konsulat w Grodnie powiedział, że nie będzie im nikt mówić, kogo mają zapraszać na koncerty do Polaków na Białorusi. Zapakowano nas do zapakowali busów z przyciemnionymi szybami, przez granicę przejechaliśmy konsulatem. W zasadzie z minimalną ilością instrumentów. Koncert zagraliśmy na dziedzińcu konsulatu, ale smutne po tym koncercie było to, że wszystkie osoby obecne na tym koncercie były przesłuchiwane. Reżim. No, wszystkie, naprawdę, bo to jest straszne. No że i kary też. I kary, i grzywny. No i Angelika dostała właśnie grzywnę za nasz koncert i tak jak zawsze się śmieje, że nie żałuje tej grzywny. Zapłaciłaby 2 razy tyle. Graliśmy, ale wiesz, jak wybrzmiewa w takich murach konsulatu z tymi cudownymi otwartymi ludźmi, taki utwór Przeżyj to sam, czy inne przeboje zespołu Lombard z lat 80. w naszym widowisku multimedialnym Drogi do Wolności, to jest to niezapomniane przeżycie, mimo że próbowano wszystko zrobić, żeby do tego koncertu nie dopuścić, łącznie z tym, że zrzucano z rozpadającego się budynku za sceną, zrzucano okna, żeby uszkodzić zdrowotnie naszego perkusistę, naprawdę.
całe okno z ramą nie wypada przypadkowo, a spadło za naszym perkusistą. Żeby przerwać koncert, nie, ale na szczęście się nie udało. Nie? Ale nie, a jak nie doprowadzono, jak nie pozwolono na koncert, to następnym razem graliśmy po prostu w Rzeszowie. Już nas nie wpuścili. W Rzeszowie? Gdzie? W Rzeszowie. A gdzie? W Białymstoku. W Białymstoku. No, no dobrze. W Białymstoku graliśmy i przyjechali po prostu na nasz koncert, jak my nie mogliśmy wyjechać. No, autobusami Polacy z Białorusi przyjechali. Tak. Boże, myślałam, że reżim. Nie. Drodzy moi... My strasznie dużo gadamy, tak wiemy. Nie, wcale nie. Wcale nie. Tematów jest tak wiele, to w końcu 40-lecie Lombardu, a poza tym energia, która od was bije, jest tak pozytywna, że tak jak rozmawialiśmy na początku, moglibyśmy tutaj dwa dni rozmawiać. Dobra. Okej. Okay. Odsłuchałam sobie wiele wywiadów z wami, żeby was troszeczkę poznać, no bo tak naprawdę nie mieliśmy okazji się spotkać... powiem tak face to face, to jest nasz pierwszy raz, ale w jednym z wywiadów ty, Grzegorz, w ogóle te wszystkie słowa już tutaj dzisiaj padły, o rodzinie, o miłości, o bliskich, ale wspominasz w jednym z wywiadów kolegę Marka Siwka i mnie to tak bardzo ujęło, który to kolega, właśnie jak o nim pomyślisz, to też nauczył cię tej pokory do życia. Możesz go wspomnieć? Myślę, że właśnie ta znajomość z Markiem, osobą niepełnosprawnym, który był muzykiem, jak ja zaczynałem grać w Lombardzie, on się dowiedział, że jest ciężko chory. Dowiedział się, że ma stwardnienie rozsiane i w zasadzie od tego momentu powoli zaczął siadać na wózku inwalidzkim. I a potem jeszcze dowiedział się, że ma raka. A potem się dowiedział jeszcze, że ma chłoniaka. I to jest po prostu full wygrana. I ten człowiek przez wiele lat uwięziony na piętrze swojego domu z mamą, potem na oddziałach paliatywnych kilka razy przebywał. Po jednej z takich pobytów zadzwonił do mnie i odnowiliśmy znajomość, bo my się znaliśmy właśnie z początków właśnie Lombardu. On wtedy śpiewał, bo był wokalistą i grał również na gitarze, ale śpiewał w lokalach i znaliśmy się wtedy. I poprosił mnie, żebym go odwiedził w szpitalu. No i był bardzo ciężko chory. Na szczęście, skracając, udało mu się z tego wyjść i ta nasza znajomość się rozwijała. Ja podczas pobytów na tych oddziałach paliatywnych, on mi mówił w takim nieładzie, bo był niestety na lekach, mówił mi o różnych aspektach. On uczestniczył w czymś najbardziej chyba przykrym, bo... No z tym to teraz w pandemii się dzieje na tych oddziałach covidowych. Właśnie, no. Właśnie, umierali ludzie na jego oczach i był tego świadkiem. Poza tym był człowiekiem wrażliwym, artystą. Lekarze prosili go, żeby właśnie z tymi umierającymi rozmawiał, żeby ich pocieszał, żeby był z nimi i tak dalej, i tak dalej. I on mnóstwo rzeczy w głowie miał i zapisywał pewne sentencje. Ja go mówię, słuchaj, no... Masz tak ogromne po prostu tutaj doświadczenie, wiedzę w tym, pisz teksty, napisz to wszystko, co... Bo też chciałem mu dać jakiś punkt zaczepienia, żeby miał jakiś sens w życiu, on tego też szukał, on był artystą, chciał grać, a po prostu nie mógł, prawda, i tak dalej. Więc napisał teksty, pisał i z tych powstało parę tekstów bardzo osobistych, bardzo pięknych, głębokich. I napisałem do tych tekstów muzykę. Najgorsze jest to, że ona istnieje, jest. Jeden utwór, czy drugi, który nawet wykonaliśmy razem z Lombardem. Zaprosiliśmy go na płytę Showtime i Marek Siwek z nami zaśpiewał. To jest jeden z tych utworów właśnie. A pozostałe no, są, czekają. Może kiedyś znajdę czas i wreszcie te utwory też... No, trzeba powiedzieć, że Marek zmarł tuż właśnie po wydaniu płyty, na której znajduje się utwór jego, z jego tekstem. To było jego marzenie. I
My też wiele lat koncertowaliśmy razem, my jesteśmy wrażliwi na takie tematy. Koncertowaliśmy, śpiewaliśmy razem, jeździliśmy na koncerty integracyjne. Wasza działalność charytatywna, wielkie serducha, widać to. No, bo zaczęłaś, w tym pytaniu było zawarte, co ci dała ta znajomość. Tak, dała nam wszystkim wrażliwość. Dała nam wszystkim właśnie, bo obcowanie z ludźmi pokrzywdzonymi przez los. Już nie będę mówił niepełnosprawnymi, bo to ale czemu mówisz pokrzywdzonymi? Mamy przyjaciół, Agnieszkę. Ja mówię w tym sensie, no, że... W trudniejszej sytuacji życiowej, tak, też. No, pokrzywdzonymi przez los, bo są dotkniętymi chorobami, prawda? To jest po prostu... My nauczyliśmy się nie widzieć niepełnosprawności żadnej. Dla nas liczy się człowiek, nie ma on chorób. To jest piękne. Staramy się te skracać dystans na maksa do tego stopnia, że mamy takich przyjaciół, którzy do nas przyjechali. Niepełnosprawna para, jedyni, którzy nie zabłądzili, chciałam zaznaczyć. Wszyscy błądzą, a oni nie zabłądzili. Ale Agnieszka, tak właśnie Agnieszka Kubicka, wychodząc z samochodu. Znamy ją od dziecka. Wyjeżdżając. Ale wychodząc z samochodu, wyjeżdżając z samochodu na wózku, mówi: Jezu, gdzie się przeprowadziliście? Myślałam, że mi głowa odpadnie. Ale po prostu... Kochani ludzie, mamy naszą Zuzię, no, którą wspieramy. Najgorsze, ale znamy ich od dziecka. Znamy ich wszystkich od dziecka, ale... Zuzia na wózeczku była taka malutka, raz jest kobietą. Kobietą dorosłą. Nieraz miałam takie doświadczenie, że sama uczyłam się od takich osób po prostu radości do życia, dnia codziennego. Natychmiast dystansu, się nauczysz, tak. Natychmiast się nauczysz pokory dystansu, wobec tak, życia. Natychmiast. Znajomość, czym są moje problemy. Jest tak cenna znajomość z takimi ludźmi, bo po pierwsze, obserwując ich, już ma się swoje spostrzeżenia i refleksje. Po drugie, od nich dowiadujesz się, co w życiu jest najważniejsze. Zgadzam się całkowicie. Słuchajcie, to teraz troszkę współczesności tego, co dzieje się teraz. To, że nie płyniecie z prądem, to wszyscy wiemy, że zespołu Lombard nie da się włożyć w żadne ramy, to również wiemy, że jesteście wyjątkowi, niepowtarzalni. I jedyni w swoim rodzaju, dokładnie tak, to jest wasz ogromny atut. Płyta Lombard Swing, odsłuchałam, przepiękne aranże, starych piosenek, swingowe aranże z niesamowitymi poznańskimi muzykami. Maciek Fortuna tutaj kiedyś u nas grał. No po prostu wam gratuluję. Dziękujemy bardzo. To jest projekt, który był takim pomysłem, który się zrodził chyba czwarta nad ranem, wracaliśmy z naszej pracowni w Sierosławiu pod Poznaniem, jeszcze nie mieszkaliśmy tutaj. I ja mówię: Grzegorz, ja mówię, no kurde, przecież te piosenki Lombardu, no to tak będę śpiewać, jak mi perkusista zagra. No sama powiedziałaś, że najważniejsze jest perkusista, tutaj padło takie coś. Tak. Mówię: kurde, perkusista zagra w reggae, no to śpiewasz utwór w reggae, no zagra ci w swingu, to zaśpiewa w swingu. A Grzegorz mówi: nie da się zaśpiewać utworów Lombardu w swingu. Ja mówię: no to jedziemy, nie? No i w tej nocy padał deszczyk, bo tak było, jeszcze granatowym naszym Fordem. Czyli odpowiednie tło było. Tak, odpowiednie tło. Ja wie, Grzechu, ale takie nad ogromną, betonową wsią. Grzechu mówi: ty, to jest prawda, co ty powiedziałaś, to można zrobić, nie? Ja mówię: no taka szklana pogoda, to jest takie singing in the rain, a taki taniec pingwina na szkle, no takie fever. A Grzechu mówi: no, ale mówi, kto by to mógł zrobić? No ja mówię: wiesz co, przed Lombardem śpiewałam z big bandem i tam był pianista jazzowy, wspaniały, Jasiu Zejland. Ja mówię: kurde, my zadzwońmy do niego. No i Grzesiu zadzwonił i tak rozpoczęła się nasza przygoda z muzyką swingową, jazzową. Wcześniej Marta miała to doświadczenie, Grzegorz, że śpiewał z big bandem, ja śpiewałam z big bandem. Znała covery i świetnie się orientowała w tym. Ja z kolei
szkółce, do której uczestniczyłem, miałem przyjemność współpracy z naprawdę wielkimi muzykami, aranżerami, dyrygentami, którzy też przemycali nam muzę typu Quincy Jones, swingujące jakieś też klimaty. I pomijając to wszystko, to też lubiłem ten klimat, ten rodzaj muzyki. Sprawiliśmy sobie ogromną przyjemność, no bo my na co robiąc dzień, ten projekt. Nie? Słuchajcie, nie da się słuchać w tym pięknym lesie pod Międzychodem, nie da się słuchać rockowej muzyki. No możemy ją grać na koncertach, ale tak, żeby sobie włączyć tam między tymi ptaszkami, to tak jakoś... Ale ja wiem, że wy jesteście otwarci na różne gatunki muzyki, tak naprawdę... Jednego dnia słucham tego, za chwilę coś wpadnie mi do ucha, no ale o to chodzi też, żeby odkrywać te różne nurty. Nie, bo to chodzi o to, że stylistycznie jesteśmy nieuporządkowani. Tak, myślę, że drzew i lasu. Nie lubimy też jednogatunkowej muzyki słuchać, bo to byłoby nudne i bez sensu. Nie można się zamykać w rocku, w bluesie, w house'ie. Trzeba wszystkiego słuchać i to jest fajne. Ja jestem fanką Diany Krall. Na przykład. Jesteś fanką? No. Ale ja też. Marto Grzegorzu, co dla was znaczy być artystą niezależnym? Bo wiem, że sami produkujecie płyty, sami je wydajecie, dbacie o marketing. Jak w ogóle w dzisiejszych czasach jest być artystą niezależnym? To jest bardzo wspaniałe, cudowne uczucie, nieporównywalne z niczym, o czym przekonaliśmy się, jak zaczęła się pandemia, bo też... Zespoły mają managementy, mają wytwórnie, mają cały sztab ludzi, a my w zasadzie jesteśmy samowystarczalni pod każdym. My jesteśmy sztabem, ludźmi, managementem, mamy swoich współpracowników, tak, mamy naszych realizatorów zaprzyjaźnionych, z którymi wszystko robimy. Tak więc to jest coś niesamowitego i my świadomie podjęliśmy decyzję, zdając sobie w pełni sprawę z tego, że nie osiągniemy też takiego poziomu popularności współczesnych naszych utworów, bo nie jesteśmy w stanie przebić się przez ścianę medialnej. Chciałam o to spytać. Tak, ścianę medialnej, tak, medialnej tutaj warszawskiego, tutaj centrum medialnego, no to już w ogóle nie. Więc generalnie po prostu wybraliśmy wolność. Prawdę, dokładnie. I no, naprawdę polecamy wszystkim, bo my przeżyliśmy współpracę z wielkim koncernem wydawniczym, w którym mówiono mi, jakie mam włosy mieć, jakiego koloru, jakiej długości, jak mam się ubierać, co mam mówić i jak mamy grać. To jest cała litania, ale później dotyczy właśnie tego, jak mamy grać, co mamy grać, prawda? I my, wysłuchawszy to, a byliśmy na etapie takiego, no powiedzmy, comebacku Lombardu. Myśleliśmy, że bardzo nam potrzebna była wtedy duża wytwórnia, która by ten właśnie Lombard z Martą Cugier przypomniała ludziom, że jest Lombard, funkcjonuje i ma się bardzo dobrze, prawda? Ale te wszystkie działania, które wykonano na nas, nie spowodowały tych oczekiwań, jakie też my mieliśmy wobec tego. Po prostu więcej zrobiliśmy sami sobie, załatwiliśmy sami, niż oni nam załatwili. To nam uświadomiło, tak? że to, co sami sobie wypracujemy, jest nasze, krótko mówiąc, prawda? A ja jestem jeszcze tak, bo przepraszam, że trochę powiem o sobie. Dobra, też, możesz. Ale jeszcze jestem takim duchem, że wiesz, zaczęłam z tym Lombardem śpiewać, ja byłam w sumie gówniarą, bo kurde, 21 lat, nie? Ale byłam dość dojrzała jak na swój wiek. I miałam taką, w związku z tym, że przy tych wszystkich zespołach działałam nie tylko zawsze jako wokalistka, zawsze miałam wiele funkcji, no to w tym Lombardzie mówię, Grzesiu, no tu trzeba sponsora, tu trzeba coś. Ja mam taki jeszcze zmysł, wiesz, że potrafię to pozałatwiać wszystko. Organizacyjnie. Tak, pozałatwiać i jechać na spotkanie. Dla mnie nie ma problemu, że ja pójdę z kimś porozmawiać, z jakimś szefem Volkswagena na przykład. Nie, ja tak długo dzwonię, póki nie znajdę tego, kto mnie do tego szefa Volkswagena zaprowadzi. Czy szefa, nie wiem, no Fiata, Forda, cokolwiek. Oczywiście. Po prostu wyszukiwałam, jest to oczywiście teraz bardzo trudne. 22 lata temu łatwiejsze było to bardzo łatwe, bo były telefony oficjalne, można było z marketingiem porozmawiać, wszystko załatwić, więc jakby się zaangażowałam w ten Lombard bardzo,
pomagając Grzegorzowi w różnych kwestiach, znajdując sponsorów na ubrania dla zespołu, stroje, sesje zdjęciowe, teledyski, instrumenty i tak wszystko. I mówię, kurde Grzechu, po co nam ta wytwórnia? Znaczy to wyszło w życiu nam. No ale mówimy po co? Rozczarowaliśmy się tym, że tyle, ile my się zaangażowaliśmy w wytwórnię, to wytwórnia nam tego nie oddała. Kompletnie. No i teraz jeździmy do tej Warszawy, wszyscy nam mówią, przeprowadźcie się do Warszawy, nie? A my tam, no tak nie bardzo, nie? A efekt tego jest najgorszy, jaki efekt jest to? Pracujesz 2, 3, 4, 5 lat nad danym albumem, oddajesz go wytwórni, wytwórnia przez swój brak profesjonalizmu podchodzi do tego byle jak. A tam pracują ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia w wielu przypadkach. I twoją ciężką pracę, kilku lat, naprawdę ciężką, to można sobie wyobrazić, ona jest po pierwszym singlu i drugim zaprzepaszczana. I najlepsze pytanie... Potem już to nie jest nowość i już się więcej tego nie dotyka. Grzesiu, najlepsze pytanie wytwórni, bo to jest cudowne, my uwielbiamy takie pytania. Ja już po prostu to jest... A dla jakiego targetu państwo grają? O, ja mówię, przepraszam bardzo, ja mówię, nie wiem, no dla ludzi, którzy będą chcieli słuchać Lombardu, no. To mnie nie interesuje, no czy to będzie 15-latek, 7-latek, jaki target, grupa docelowa. Target trzeba sprecyzować, tak. Bo on musi być zawężony, target, czy grasz od 8 do 14, czy od 14 do 22, bo i od wtedy... 22 do 36 to jest target w radio, który słucha reklam i wtedy zaczyna się jak, bzdura. Jak dla dzieci śpiewasz, to musisz być ubrany inaczej, jak śpiewasz dla starszych, to inaczej, no i mówić inaczej. Inny. No i repertuar. Inny. Więc gdzie tutaj jest naturalność, gdzie tu jest szczerość, gdzie tu jest prawda? Muzyka rockowa jest prawdą i muzyki rockowej nie da się włożyć w te ramy. Nie da się narzucić artyście rockowemu, czy nawet pop-rockowemu, tak jak my. Nie da się narzucić tego, co ma myśleć, czuć, przekazywać, jak ma wyglądać. Wiesz, ja sobie nie wyobrażam, my bardziej lubimy w klapeczkach tam u nas, no to... ale w lewicach. Kochanie ludzi to dzielenie się swoją wrażliwością. Nie, ludzie... To są emocje. Nie, właśnie, to jest przykre. Widzisz, że ty tak, Natalia, uważasz, ale większość ludzi odbiera ciebie nie poprzez to, co masz mu do przekazania. Odbiera ciebie poprzez zewnętrzność, poprzez to, czy jesteś w plotkarskich gazetach, czy jesteś na ściankach. I teraz nikt nie rozumie tego, że czy tam jesteś, czy nie jesteś. To jest twój wybór. Bo możesz tam zawsze być. I jest to bardzo przykre, kiedy słucham młodych wokalistek, które przychodzą do mnie i do mnie mówią, nie co zrobić, żeby lepiej śpiewać, żeby lepiej się czuć na scenie. Mi dziewczyny, które zaczynają śpiewać, nie zadają takich pytań. One mi zadają pytania, co zrobić, żeby być gwiazdą, żeby być popularnym. A ja sobie myślę, tak naprawdę nic. Zrób sobie 20 operacji plastycznych, tak? 20 operacji plastycznych, jakiś skandalik, zapłać dziennikarzowi plotkarskiej gazety, żeby to sfotografował i wymyśl na to patent, że będziesz wymyśl super... Wymyśl skandal, bo to najlepiej. Wymyśl skandal. Wymyśl skandal, no bo ludzie nie rozumieją tego, że skandale w takich gazetach jak Fakt, Super Express, przede wszystkim to nie są fakty. Dziwię się, że jeszcze te gazety... Ale ludzie to czytają. Ludzi nie interesuje prawda. Ludzi interesuje plotka. To, że ten komuś zrobił krzywdę, nie, ten nie komuś... plotka, bo oni nie wiedzą, czy to jest plotka. Nie, news. To musi być news, ale taki, musi być żeby taki, wiesz, żeby... Taki, że... W tytule newsu nie, już musi jest być jest taka piosenka ludowa, zawarty. Jedna baba drugiej babie wsadziła do oka grabie. O to chodzi, żeby się rała krew, rozumiesz? Nie, coś musi krew, się dziać. No. I ta krew no, taka przenosi, nie musi być to ta krew, tylko musi być jakiś konflikt, musi być jakaś aferka, coś takiego, żeby wow, żeby po prostu poczuć mrowienie. Ale tak nie jest w ale muzyce. Smutne jest jedna rzecz w tym wszystkim, że my... Jeszcze powiedzmy 40-letnia kapela w połowie gdyby swojego istnienia mogła sobie po przemyśleniu zafundować niezależność, prawda?
kosztowną niezależność, bo po pierwsze musicie na to być stać, po drugie wiążą się z tym ogromne ryzyko, a przecież trzeba żyć, trzeba funkcjonować. Bo przecież może się zdarzyć rok, że nikt nie zadzwoni na koncert, tak się bo zdarza. My codziennie, ale co, chciałem tak się nie zdarza, tak, ale tak chciałem się powiedzieć, zdarzyło. Na końcu tego stoi młody artysta, który zaczyna swoją działalność. Jest napakowany, nabuzowany, ma mnóstwo pomysłów świeżych, fajnych, jest mnóstwo fantastycznych młodych ludzi, którzy grają kapitalną, świetną, nowoczesną, grają dobrą muzykę. Mają zdolności muzyczne, i teraz wokalne, co taki każde. Młody człowiek ma zrobić? Ma dwa wyjścia. Albo być niezależnym i go nie będzie, albo być zależnym i będzie uwarunkowany i upaprany w umowach, którymi go związał i wytwórnie, telewizję, talent show i tak dalej. Jest to smutne, bo trzeciego miejsca nie ma w tym biznesie naszym. A do tego talent showy, bo to trzeba powiedzieć. Niestety, szanowni państwo, i nie mówimy tego z zazdrości, bo tak czasami pada z ust różnych ludzi. Talent show niestety jest cynicznym wykorzystywaniem młodych ludzi, naiwnych trochę, bo na swojej początku swojej drogi młodych ludzi wszyscy za darmo... Wszyscy dawaliśmy się wykorzystać. Tak, oczywiście, wszyscy kiedyś za darmo. Telewizja ma po prostu programy za darmo. Bo tylko, oczywiście jest oprawa, za to wszystko trzeba zapłacić, ale za tych ludzi, którzy tam występują, za to wszystko się nie płaci. Młodemu artyście nie zapłacą, wykona cover, na widowni jest stała ekipa, która otrzymuje wynagrodzenie, bo jest atrakcyjna dla widzów. I ten program jak gdyby sam się napędza, prawda? I potem stawiają młodego człowieka, śpiewa piosenkę, którą wszyscy kochamy. Co jest najbardziej... On robi wykon i my kochamy tą... Ale co jest najbardziej niefajne w tym programie, że steruje się miejscami wygranymi. Przecież to telewizja decyduje, w jakim świetle pokaże danego człowieka. Czy ludzie go polubią, czy go nie polubią. Czyli ta szala tych młodych ludzi wrzuconych do tego programu robi, oni sobie nie zdają z tego sprawy. Myślę, że nie są gotowi na to, co czeka ich później. Tak, oni po prostu nie zdają sobie sprawy, że są jakby częścią machiny, która ich wykorzystuje i robi im podświadomie krzywdę, bo jakby rozbudza wątpliwości w tym, co oni mają do zaprezentowania. Bo co jest ważne, nie liczy się, że jest się najlepszym wokalistą, najszybszym muzykiem, bo można być najbrzydszym, Ed Sheeran, najbardziej nieatrakcyjnym z perspektywy mojej. Oryginalny. Tak? Ale można być oryginalnym. Nie trzeba być najchudszym, a można być świetnym. Adele jest tego dowodem. Wiecie, co ja myślę, obserwując młode pokolenie, bo mam syna, który ma 18 lat, że tak naprawdę ten artysta niezależny, jeżeli ma na siebie sposób dzisiaj, młody człowiek, no bo kwitnie jakby nie patrzeć też ta kultura hip-hopowa. Dzisiaj dużo młodych ludzi słucha hip-hopu i tam jest dużo artystów, młodych ludzi niezależnych, którzy tak naprawdę wybijają się tylko i wyłącznie dzięki internetowi. I dzięki mojemu synowi ja słucham tych tekstów i często są to teksty naprawdę bardzo mądre, przemyślane, które pomagają tym młodym ludziom jakoś funkcjonować w tej rzeczywistości. Zgadza się, też, znaleźli sobie alternatywę. Tak, oni w mediach nie znajdą tego miejsca, więc... Ja w ogóle zauważyłam, że to pokolenie, ono już od mediów odchodzi. Oni są internetowi. Myślę, że nawet nie uczestniczą w tym, nie oglądają tego, bo... To w coś, na co nie masz wpływu, albo w czym nie widzisz siebie, czyli swojego pokolenia, nie uczestniczysz. Ale nie jest to do końca dobre, bo ludzie zamykają się w takich grupach. Zamykają się, nie otwierając się na nic innego, po prostu są pozamykani. Internet w pewnym sensie jest zamknięciem, bo tam też jest sterowanie. Tam też masz sytuację, w której będziesz lubić jakąś muzykę, ona ci się będzie pokazywać. Ale wiesz, kiedyś jak mieliśmy TV czarno-białe, no to były dwa programy i było okej. A teraz z każdej strony my też, a ci młodzi ludzie tym bardziej, jesteśmy atakowani informacjami. Tak. I my tak naprawdę często też nie umiemy już rozdzielić, co jest prawdą, a co nie jest prawdą.
Jesteśmy bombardowani też z każdej strony, więc ja myślę, że ten świat właśnie się zmienia jest pod nadmiar tym. Informacji, jest nadmiar tak. informacji. I masz suflowane to, czego oczekujesz, że jeżeli jesteś anty czegoś tam, to ci się to wszystko dokładnie, anty pojawia. Pozycjonowanie. Jeżeli ty cały czas klikasz, że chcesz kupić pralkę, to cały czas wszędzie masz pralkę. Tak. Taką, z tego źródła. Nie tak myślę, że tak. Dobry... Jeżeli słuchasz jakiejś muzyki, no to też ona ci się pojawia i natychmiast pojawiają się sklepy, gdzie możesz ją kupić. Czyli jakby nie otwierasz się w ogóle na coś poza tym, co cię zainteresowało. I najważniejsze jest to? Pozycjonowanie. Nie, no nie czerpiesz, nie? Nie też. Czerpiesz z innych źródeł. Nie czerpiesz, a ludziom trzeba pokazywać, że okej, okay, fajnie, hip-hopowa muzyka jest fajna, ale jazzowa też jest fajna, popowa też jest fajna. No, hip-hop trzeba... przecież też czerpie z różnych gatunków muzyki. Bo i to jest... największym w Polsce problemem jest to, że nie ma edukacji muzycznej takiej, jak, wiesz, no tu przychodzi grono osób, ale to jest grono osób też jakaś grupa, ale szkoła powinna na tyle kształcić młodego człowieka, że kiedy już jest dorosły, powinien potrafić ocenić, jaka jest muzyka klasyczna, świetna, jaka mu się podoba, jaka jest muzyka jazzowa, jakiej w stanie słuchać, bo ja przeważnie słyszę, nie, ja jazzu nie słucham. Po czym nagle włącza ktoś muzykę, ja mówię, ty, no ale to jest jazz. Bo ten jazz ma też barwy, bo ta klasyka też ma barwy, bo może być penderecki, jak to chłopacy mówią, panderecki i taki rodzaj po prostu bardzo trudnej muzyki klasycznej, a może być Vivaldi i można odjechać. Trzeba człowieka od małego uwrażliwiać, od małego, od przedszkola, potem jest szkoła przecież podstawowa, Mozart. Średnia, wyższa. Uwrażliwienie polega na tym, że on w pewnym momencie swojego życia będzie umiał ocenić muzykę i nie z perspektywy promowanego utworu, który mu ktoś narzuci i mu każe go słuchać, tylko powie, nie, to nie jest fajne, ja wolę to. To edukacja mi się podoba. Artystyczna. I to świadczy o jego dojrzałości muzycznej, nic no, innego. Mój siostrzeniec mi powiedział, ciocia, no kurde, no co mi jakieś daty obchodzą na muzyce? Ja chcę grać, ja chcę komponować, ja chcę słuchać muzyki. Czemu ta pani siedzi w tym komputerze i mi jakieś daty mówi? Co mi jakieś daty obchodzą? Muzyka to jest muzyka. Ostatnio tak mi Ale powiedział. Też ja ciągle to powtarzam, że naszą rolą, czy rolą ośrodków kultury, centrów kultury jest pokazywanie też trendów. My tu akurat jesteśmy nastawieni na edukację artystyczną, na amatorski ruch artystyczny, bardzo. To dla mnie zawsze było bardzo ważne, dla mojego wspaniałego zespołu. Ale jesteśmy od tego, żeby pokazać na przykład, tak jak 3 tygodnie temu, słuchajcie, mieliśmy tutaj koncert 3 muzyków, Quantum Trio nazywają się chłopaki i grają jazz. I okazuje się, że Luis, który przyleciał do nas samolotem, grał jazzowe kawałki na perkusji. No po prostu fenomenalni artyści jazzowi i wydawałoby się, że Międzychód, mniejsza miejscowość, być może mieszkańcy nie są gotowi, okazuje się, że są gotowi. My jesteśmy od tego, żeby te trendy, tak, te nowe kierunki się, pokazywać. Takich trendów pokaże, uwrażliwi ludzi, wychowa się, to się, to może złe określenie, ale wychowuje się publiczność. W miejscach, w których my o tym tego doświadczamy, w miejscach, w których na przykład bardzo często odbywają się koncerty i proponuje się różne gatunki muzyki, nie stylistycznie równe, to ci ludzie jak wachlarz są otwarci, prawda, i chłoną to, bo wiedzą, że za tydzień będzie inny gatunek muzyki, za 2 tygodnie artysta stopu, za miesiąc ktoś mniej znany, ale oni już wtedy potrafią oceniać tą to muzykę. Jest ta wyedukowana publiczność, że oni wiedzą, że będą koncerty muzyki klasycznej, że będzie coś rockowego, że za chwilę wejdziemy w jazz albo w ogóle w poezję śpiewaną. I że będzie to zawsze dobre, nie? I tak. Będzie dobre i na wysokim poziomie. Bo publiczności też nie można oszukiwać, nie? Bo mówiliście to już no, dzisiaj. Ktoś, no bo to jest nieautentyczny, nie sprzeda się na scenie. To nie ma gatunku, nie ma po prostu możliwości rozgraniczenia tego wszystkiego. Marto Grzegorzu, na koniec chciałabym bardzo, żebyście powiedzieli o nowym projekcie Lombardu na stulecie niepodległości, w hołdzie Solidarności w drodze do wolności. Tak?
będziemy mówić o nowym projekcie. To są dwa projekty. Czy dwa projekty? Tak. Dwa projekty mamy do opowiedzenia o dwóch projektach, więc mamy jeden. Dużo mamy do opowiadania. Dużo mamy do opowiadania, bo u nas się wbrew pozorom, wbrew pandemii dużo dzieje. Ten pierwszy w hołdzie Solidarności to od Brukseli musiałabyś chyba zacząć, nie? No tak właśnie chciałam zacząć. To zaczynaj, proszę. To może ty. Nie. Ty to lepiej zrobisz. My od 2005 roku gramy projekt Lombard w Hołdzie Solidarności Drogi do Wolności. Jest to multimedialny spektakl, w którym jakby wcielamy się w rolę narratora. Zespół Lombard swoimi piosenkami i starymi, tymi z lat 80. i współczesnymi, stara się jakby pokazać historię Solidarności. Jest to ruch społeczny, dobrze wiemy przecież, który zmienił bieg historii Polski i można powiedzieć całego świata. Zaczęło się w Polsce i trzeba o tym pamiętać, trzeba się tym chwalić i nie zajmować się żadnymi aspektami. Solidarność jest wielką chlubą, historycznym, wspaniałym ruchem, który po prostu zapalił, zburzył mury, tak? Zburzył mury i odpalił ląd. Odpalił ląd. I chcieliśmy oddać hołd właśnie bohaterom Solidarności. Stworzyliśmy z Grzesiem widowisko, w którym właśnie muzyka zespołu Lombard łączy się z archiwaliami wyświetlanymi na telebimach i zagraliśmy ten koncert w różnych częściach Polski. Najczęściej na okoliczność jubileuszowych rocznic Solidarności, ale też zagraliśmy go za granicą, bo ludzie są bardzo ciekawi tej historii, chcą ją przeżywać, chcą ją poznawać i Solidarność jest znana na całym świecie, tak trzeba to zaznaczyć. W zeszłym roku, w pandemii, otrzymaliśmy propozycję od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Polskiego w Brukseli, żeby zarejestrować ten koncert na potrzeby odsłonięcia pomniku Solidarności przy budynku ONZ. Głównym budynku NATO w Europie i po prostu się zgodziliśmy. Mieliśmy na początku grać koncert na żywo. Niestety obostrzenia pandemiczne sprawiły, że skończyło się na tym, że koncert zarejestrowaliśmy. Tytuł ma angielski, no bo dla międzynarodowej publiczności jest to tytuł Roads to Freedom. Wszystkie piosenki zostały przetłumaczone i teksty, które się tam pojawiają, na język angielski. To jest multimedialny projekt i z tłumaczeniami, jak po prostu tak obrazowo mówiąc, jak w kinie, w dolnym części ekranu są tłumaczenia naszych tekstów. To jest synchronizowane z naszą muzyką wykonywaną na żywo. I oczywiście w związku z tym, że jesteśmy ambitni, nie musielibyśmy tego robić, no bo zrobiliśmy ten spektakl w 2005 roku, no ale stwierdziliśmy, że trzeba by odświeżyć, pojawiły się nowe archiwalne materiały z tamtych lat, poruszające tematykę, którą w tym spektaklu poruszamy, czyli po prostu pokazujemy, jak ten ruch się budził, w jaki sposób powstawały manifestacje, jak działał, jak w podziemiu to wszystko się odbywało, jakie tam po kolei rzeczy... No i mnóstwo postaci, które się składało. Były najważniejsze w historii Solidarności. Postanowiliśmy zrobić go na nowo i w ten sposób powstało filmowych materiałów nowych, które miałam przyjemność montować na Telebim, z archiwalnych materiałów z Telewizji Polskiej. Najpierw napisała Marta scenariusz. według którego ułożyła potem archiwalia, które otrzymaliśmy między innymi od Telewizji Polskiej i na bazie tego scenariusza, bo mieliśmy oczywiście jakiś tam zarys w poprzedniej wersji, ale trochę tam chaotycznych ujęć się nie w chronologicznie znalazło. Marta to wszystko ponownie ułożyła w chronologii i teraz odpaliliśmy ten projekt i on teraz, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością... Wybłagałam z Instytutu Pamięci Narodowej przy współpracy piękny z Instytutem. Film. Narodziła się w Polsce, animowany, więc przed naszym który otwiera ten projekt. Nasz koncert otwiera właśnie ten film animowany. No i jest to taka
pigułce historia Solidarności, krótko mówiąc, historia Polski. Ale co jest cudowne, bo jeszcze do tego zmierzałam, no. W tym koncercie biorą udział bardowie z lat 80. Tym razem nie polscy. Jest to z Niemiec, z Czech, Ukrainy i Białorusi, bo poruszamy tematy również międzynarodowe, bo zaczęło się w Polsce, ale przecież rozlało się na całą wschodnią Europę. Wszyscy ci bardowie zresztą bardzo serdecznie dziękują właśnie Solidarności, ruchowi Solidarność za to, że właśnie dzięki nim w ich kraju... Że Polacy mieli odwagę zacząć walkę, a oni mogli o wolność. Tak, dokładnie. Tak. To jest cudowne, że właśnie oni to mówią. I w ten sposób zarejestrowaliśmy widowisko, które miało mieć premierę swoją w Brukseli w sierpniu, ale dzisiaj rano spóźniliśmy się na spotkanie. Przeprowadziliśmy bardzo długą rozmowę z Instytutem Polskim w Brukseli i w sierpniu jednak zagramy koncert live w Brukseli. Ale to będzie teraz nie sierpień, tylko wrzesień. We wrześniu, przepraszam. W pięknej znów sali koncertowej w samym centrum Brukseli. Dla tych samych gości, którzy tym razem będą mogli być na widowni. Niestety pandemia jeszcze nie wiemy, co nas czeka. No właśnie nie wiemy, bo do września jest daleko, ale liczymy na to, że już wiele osób będzie zaszczepionych. Mamy nadzieję, że tych krzyżyków będzie jak najmniej na widowni, prawda? I że zagramy ten koncert. No i to jest jeden nasz projekt. Ale ten ostatni najważniejszy. Wisienka na torcie na koniec. To wszystko, co powstaje. To wszystko, co powstaje w powiecie międzychodzkim, bo nie mogę powiedzieć, w Międzychodzie nie mieszkamy. Musiałam powiedzieć tak, w powiecie międzychodzkim, gminie Międzychód, na terenach wiejskich, tak? Wiejskich? Tak, w osadzie naszej to wszystko powstaje. W tej chwili jesteśmy najbardziej tutaj, że tak powiem, poruszeni tym wszystkim, co się dzieje z naszym jubileuszem, bo już cudowne rzeczy się w ogóle dzieją, ale robimy nasz projekt, projekt życia. Naprawdę, życiowy projekt. Nie jest to dziecko. Jest to życiowy projekt zespołu Lombard. To jest projekt, taki projekt robi się tylko raz w historii zespołu. Zespół Lombard tego nigdy nie zrobił. No, zawarty w tytule już jest, więc nie można go innym razem. Więc jest opowiadajcie. Lombard 40 na 40. Jest to 40 lat zespołu Lombard, opowiedzianych 40 piosenkami, do których przepiękne obrazy stworzył Arkadiusz Dzielawski, niezwykły malarz surrealizmu magicznego. Przepiękne obrazy można się... Surrealizmu magicznego. Tak, przepiękne obrazy można się w nie wpatrywać godzinami. Tak jak wsłuchiwać w naszą muzykę. I w to, co mówimy. Tak. Przepiękne fotografie, w związku z tym, że chcieliśmy to wszystko robić w ramach tutaj... rejonu, w którym się znajdujemy. Powstaje singiel przecież. Marta to wymyśliła, to zderzenie tych dwóch światów i myślę, że będzie to fajne, bo rzeczywiście to malarstwo jest przepiękne i ono pomoże naszej muzyce i myślę, że ta muzyka też pomoże temu malarstwu w takim uwrażliwieniu kogoś, kto będzie to oglądał i odwrotnie, kogoś, ale kto będzie tego piękne zdjęcia, słuchał. Bo to też chodzi o to, żeby połączyć różne sposoby wyrażania artystycznego, więc mamy muzykę, teksty, obrazy, piękne zdjęcia stworzone przez dziewczynę z Nowego Tomyśla, Annę Pawelczak. Akurat właśnie poznaliśmy ją zupełnie przez przypadek i zrobiła przepiękne fotografie. Trudno dziwić się, że można zrobić nam przepiękne fotografie. No właśnie. Dzisiaj Marcin zrobił nam przepiękną fotografię też. No właśnie. I właśnie fotografie, plus właśnie koncert multimedialny, który będziemy realizować, plus film dokumentalny, który powstaje, plus obecnie powstają audycje radiowe. Marta pracuje nad grafiką nową do opracowania. Marta w ogóle pracuje nad wszystkim. Marta pracuje nad grafiką do właśnie do tego wydawnictwa. Przy okazji ta grafika też się znajdzie i na stronach internetowych. I myślę, no i że domówimy szczegóły koncertu tutaj.
No już się nie możemy doczekać. Już tak dawno tu nie graliśmy, że bardzo będzie też nam miło. Ja też. To wszystko będzie w pięknej książce na 4 płytach i co najważniejsze, na tych płytach będą opublikowane już utwory, które powstały w naszym Lesie Kaliskim albo Kaliskach, na Kaliskach. Niektórzy mówią tutaj na Kaliskach, a niektórzy w Kaliskiej. Więc w naszym lesie powstają nowe utwory. Jeden z tych utworów jest szczególny, bo poświęcony piękną przyrody powiatu międzychodzkiego, gminy Międzychód. Jesteśmy, tak jak mówiliśmy na początku, i myślę, że mogłoby to być fajne podsumowanie, naprawdę oczarowani tym miejscem, ludźmi, którzy tu mieszkają, więc na 40-lecie robimy teledysk, nowy singiel, który już w przyszłym tygodniu na antenie Radio Poznań, jeśli mogę powiedzieć, w poniedziałek. Będziemy w dzień promować dobry, również na w Dzień Dobry TVN. W Dzień Dobry TVN będzie super, można też premierę zobaczyć. No i też no mam nadzieję, że teledysk powstanie piękny, ale pogodę mamy niefajną. Natalia, no musisz... Chwilowo, no tylko 3 dni mieliśmy słońca i znowu... No, nas akurat nie było wtedy. A, no tak, zamówimy. My prosimy Was, płyńcie na tą pogodę. Zatrzymajcie te chmury, bo musimy klip skręcić, bo póki no pada i póki jest brzydko, dokładnie, to nie możemy. My potrzebujemy promienie słoneczne i zdjęcia oprócz cudownych zlotu ptaka, które otrzymaliśmy od powiatu międzychodzkiego, to jeszcze będą zdjęcia Maciej zrobione. Maciej Firot pewnie robił. Tak, tak. Przepiękne zdjęcia. Słuchajcie, jesteście szczęściarzami, bo macie swoje miejsce na ziemi, swój kawałek ziemi. Tak naprawdę nic więcej nie potrzeba, a jeszcze jak otaczamy się osobami kochającymi, które my kochamy i nas kochają, jesteśmy zdrowi, to tak naprawdę mamy wszystko. I wtedy się chce. Pewnie. I wtedy się chce. Ja oczywiście jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam za to, że znaleźliście czas, że przyjechaliście do Międzychodu i podzieliliście się swoją historią. Jesteście niezwykłymi, charyzmatycznymi osobowościami i będziemy tutaj z naszym zespołem robić wszystko, żeby w tym 40-leciu Waszym uczestniczyć przez te kilka miesięcy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.